historyjkę panorową jedną, ale przedwojenną. No. Tutaj jak pan widział, rzeka Głonica jest w tej chwili regulowana, nie? Ona ma prosty bieg. No ona została przez Niemców właśnie uregulowana w latach 30. Jak tam trzeba było roboty publiczne robić. No natomiast stara Głonica płynęła sobie takimi meandrami, tam gdzie jest trasa tej autostrady. No i na tych meandrach mieszkał utoplec, bo nie wie co to jest utoplec, tak. A to jest taki, on mieszkał sobie. No i jak oni mu zaczęli regulować tą całą Głonicę, nie? No to stracił ten swój dom, prawda, ten utoplec. No i chodził, w Sośnicy był taki bar, Kania prowadził bar miejscowy. I ten utoplec jak przychodził do baru, to wszyscy poznali, bo jemu zawsze z marynarki kapało zrobił. No i potem, jak zaczęli regulować tą Głonicę i on musiał się przeprowadzać, to przyszedł do dziadka mojego pożyczyć taczkę, karę, nie? Bo musiał się przeprowadzić z jednego stawu do innego, który tam nie osuszył. Tą historię znam, bo to babcia opowiadała. To nikt nie chce wierzyć o utopce na świecie, ale co? Bo na gobie przyszedł pożyczyć do dziadka taczkę, czyli karę. A przeprowadzkę. Już i zbożyć.